Siema, tu Pyza, na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc po pracy, po nocnej zmianie, szybka piłka, krótko i na temat i taki cel jak sobie zaplanowałem, czyli pełny kosz z dzisiejszego grzybobrania po suszy, czy się sprawdzi, zobaczymy, więc tak mówię, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno, cały dzień ma padać, zobaczcie, cały calutki dzień ma padać, a ja przez jeden sen, który mi się śnił, cel sobie narzuciłem, pełen kosz grzybów, samych szlachetnych prawusków. A czy się okaże, zobaczycie. Więc tak mówię, szybko i na temat, jesteśmy w lesie i zobaczymy, co uda mi się znaleźć, co uda mi się trafić, czy cel osiągnę, czy zostanę pokonany z własnej głupoty. Więc jeszcze raz zapraszam Państwa na grzybobranie z Pyzą, czyli film pod tytułem Borowikowy Armagedon. Jedziemy. Tak mówię, pierwsze koty za płoty i zaczynamy. Sztuka. Dwie. Od tego miejsca górecki kupecki, a pod nimi prawdziweczki, trzy. Widzę trzy sztuki, nic dodać, nic ująć. I tu widzę jeszcze kolejnego prawuska. I będzie takie zbieranie, górecki kupecki, a pod spodem prawdziweczki. Więc nie ma co sprawdzać, bo wszystko będzie zdrowe, mamy sztukę, drugą,
to marynaty trzecią i czwartą. Nabijamy, nic się nie zmieniło. 4, raz, 2, 3, 4 i jedziemy z tym koksem, napełniając dzisiaj nasz kosz. Jeszcze, drodzy Państwo, dla przypomnienia chciałem powiedzieć, że jest 1 września 2020, 7:26. I tak, widzicie, ma cały dzień padać. Ale na tą chwilę jest 1 września. Dzieci poszły do szkoły, a ja na grzybki. I zobaczymy, poszukamy, pozbieramy i kolejna sztuka. Sztuka piękna, delikatnie, świeże grzyby, wszystko, zdrowizna. Sztuka to sztuka, mamy już 5 sztuk, więc szukamy dalej. I muszę teraz wszystko zrobić, aby swój cel osiągnąć w postaci całego kosza borowików. Okej. Okej. Szukamy, szukamy i szukamy. I bądźcie ze mną, drodzy Państwo. To dla wszystkich, którzy we mnie wierzyli, bo do samego rana, do końca zmiany śledziłem wyniki, jak widzicie, i sam po prostu później sobie się zastanawiałem, dlaczego taki wysoki cel obrałem. No ale tak mówię, cały kosz, to jeszcze trochę brakuje, no i zobaczymy, 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 więc bądźcie ze mną dalej, chodzimy i szukamy. Dzień wolny od pracy, po nocy przyszłem zamiast spać. Taki cel sobie wybrałem, więc teraz muszę chodzić, aby napełnić cały kosz. To już nie jest to, co wcześniej, pierwszy wysyp, co był, co wybrałem sobie za cel 100 do wzięcia grzybów. Teraz jest trochę większy cel, bo cały kosz to już jest jakieś wyzwanie i zobaczymy, czy podołam temu zadaniu. Więc zostańcie ze mną i jedziemy z tym koksem. Kolejny. Oby, drodzy Państwo, takich więcej. Delikatnie czyścimy, bo wszystko jest zdrowe. Wszystko zdrowe, więc jak najmniej odpadów. Sztuka. Szukamy dalej. Szukając przy nim jakiś kureczek, kupeczek. No i oby koszyk się napełnił, drodzy Państwo. Dobrze, wyjdziemy stąd. Pójdziemy trochę na tą stronę. Tutaj jest trochę bardziej zielono. I myślę, że w tych bardziej zielonych częściach będą jakieś grzybki, więc zobaczy. O, o, o! Nie myliłem się. Tak, 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 tak. Pyzuś, tak. Pomalutku. Pomalutku. Tak mówię, nie myliłem się. I tutaj mamy 3 sztuki. 1, 2, 3, 4. 4 prawuski, zobaczcie. Wszystko piękne, młode. Z 1 września kolejny wysyp grzybków. A tutaj maluszki, które do marynaty zabierzemy.
to mamy 2, 4, 5, 6, 7 naliczymy. Tego zostawimy i 7 sztuk nabijamy i jedziemy dalej. Trochę tędy. Okej, okej. Okej. Pomału się napełnia. Oby takich więcej. Pomalutku. O, 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 widzę, piękny, piękny, piękny jest. Prawo, lewo. Tem jest śliczny. Drodzy Państwo, pogoda barowa. Zobaczcie, takie piękne prawuski. Okej. Aż się buzia sama cieszy do takich grzybków. Zobaczcie. Zdrowy. Tak, aby pokazać zdrowy. Sztuka to sztuka i szukamy dalej w ten wrześniowy dzionek. Będziemy dzisiaj tak prawdopodobnie dubać, dlatego że nie widzę. Zobaczcie. Dlatego że nie widzę, tak aby były całe stada grzybków, więc będziemy prawdopodobnie dubać dzisiaj borowiki, czyli borowikowy Armagedon. Sztuka to sztuka i szukamy dalej, ale pojedyncze na razie sztuki. Musimy natrafić na jakieś gniazdo, tak aby szybciutko napełnić nasz kosz. Coś się dzieje, a my w ten deszczowy dzionek szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Tu nic już nie widzę, więc idziemy dalej. Tu dwie sztuki i tu sztuka, mamy trzy maluszki. I tak mówię, górecki, kupecki, a pod spodem prawdziwecki, których jeszcze tak dokładnie nie widać. Ale wrócimy się i zobaczymy pomalutku, powolutku. Okej. I w końcu ominęłem, ale się wróciłem. Mamy jeszcze dwie sztuki, dwa
borowiki. Tak to jest w deszcz, szukać grzybów, wszystko się świeci. Jeszcze po nocnej zmianie, ale jakoś damy radę wybadać te dzisiejsze grzybki. Dobrze, zasuwamy dalej, coś się zaczyna dziać. Ale do pełnego kosza, drodzy widzowie, jeszcze jest sporo, sporo, sporo. Ale postaram się, tak sobie zaplanowałem, wyśniłem, wymarzyłem, więc pora dalej zbierać w borowikowym Armagedonie te grzybki. No, nareszcie jakieś statko. Tu jest maluszek. Jeszcze, tak mówię, jakieś statko. Tu jest jeszcze. Więc wyzbieramy wszystko. Tego prawdopodobnie nadepnęłem. Widzicie? Takie maluszki, te zostawimy, tego przytulimy i nabijemy i szukamy tych większych niż takich. Część do marynaty, część pójdzie na przetwory i jest pięknie. Na ten. To jest korzeń. Dwa. Cztery, pięć. Okej, szukamy dalej.
A więc, drodzy Państwo, zapowiada się pięknie i na tą chwilę jest ładnie, jest fajnie, z tym, że pada, cały dzień ma padać, a ja jakoś tutaj chodzę między drzewami, zbieram grzybki, no i zobaczymy teraz dalej, co i jak, więc zostańcie ze mną, kość się pomału napełnia i nic dodać, nic ująć, więc, drodzy Państwo, chodzimy, szukamy grzybków i jest pięknie, pięknie jeszcze raz, pięknie, po prostu wszyscy, bajecznie, okej. Tak, mówię, się napełnia kosz prawózkami i szukamy przy dróżkach, bardziej w zielonych miejscach, nie spiesząc się, bo ludzi na tą chwilę na razie nie ma, więc szukamy, tak, i tego, którego wspólnie z Państwem trafiłem, zobaczcie, góreczki kupecki i są dwa borowiki, dwa prawózki i oto w tym wszystkim chodzi, nawet trzy, kość się napełnia, a my zbieramy, w miarę czyścimy, tak aby zdrowy, zobaczcie, aby jakoś czyste grzybki nosić do domu. I tak mówię, o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj jest taki olbrzymi, ale to chyba już trochę stary grzyb. Ale zobaczcie. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki olbrzymi borowik. Zobaczymy, czy młody, czy stary. Zobaczcie, jaki bydlak. Przetniemy i zobaczcie, zdrowy grzyb. Zdrowizna. Zobaczcie, zdrowy. Zdrowy borowik. Zobaczcie, jaki wielki, piękny, zdrowy grzyb. Weźmiemy go, położymy na wierzch i mamy tu drugą sztukę z boku. Nisko, to samo, czyściutki, i mamy dwie sztuki, ale szukam tych mniejszych, bo wiecie, ja takich dużych nie lubię zbierać, ale zdrowy zerwałem już to, żeby później w komentarzach nie było, po co zrywam, jak nie zabieram, więc chciałem pokazać tylko, że zobaczcie, nawet taki duży, a zdrowy, więc zbieramy. Zawsze to będzie, drodzy Państwo, miej do pełnego kosza, czuba tego mniej więcej. Ale widzicie, że grzybki są w większości zdrowe. W domu dokładnie jeszcze obejrzymy, bo część 10-15% na pewno odejdzie. Dla pewności trzeba sprawdzić. Więc idziemy dalej. Ciemno się zrobiło. Tu jest maluszek. Za mały. Tu mamy takiego bąbelka, sztuka. Szukamy, szukamy. Tu jest. Sztuka. Wszystko się klei, deszcz pada. Ale tak mówię, sztuka. I tutaj jest prawusek, sztuka, zobaczcie,
dobrze. Szukamy z boku. Górecek, kupecek. I musimy dozbierać. Tak sobie wyśniłem, zaplanowałem cały kosz. Tak, aby, drodzy Państwo, głupka z siebie nie robić. Część widzów moich uwierzyło, za co im serdecznie dziękuję. A reszta widzów, którzy w ankiecie odpowiedzieli, że nie uzbieram, niech wiedzą, że nawet sny się czasami spełniają. Okej.
Ten niestety jest robaczywy. Ale mamy dwie sztuki. I szukamy dalej. Ten jest za mały, zostawimy. Weźmiemy tylko te dwa. Nabijemy dwa. Zobaczcie, jakie czyściutkie grzybki. Sztuka. Drugi, dwa nabite, idziemy dalej. Dobrze, drodzy Państwo, jest pięknie. Zwróćcie uwagę, że jest pięknie już. A teraz zrobię sobie przerwę, dlatego że ja w pracy nigdy nie jem. Więc nawet kolacji nie jadłem, poszedłem do pracy na noc, szybko po robocie, czyli po pracy, bo robota jest dla od roboty jest koń, chłop i traktor, więc szybko po pracy w busa na grzybki, więc zrobimy sobie krótką przerwę. Mam pasztecik i trzy bułeczki. Więc wybaczcie, zrobimy przerwę, napijemy się, zjemy i szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Więc wasze, drodzy widzowie, kochani, zdrowie. I po krótkiej przerwie widzimy się znów. Z pyzą na grzybobraniu.
Smacznego. Dobrze, pojedzone, zabieramy się dalej za zbieranie grzybów, drodzy widzowie. Zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co napotkam na tym dzisiejszym grzybobraniu. Ale mam nadzieję i jestem święcie, drodzy widzowie, przekonany, że ten kosz dzisiaj będzie pełniutki. Pełniutki, dosłownie pełniutki, więc zobaczymy, co nam przyniesie dalsza część mojego filmu borowikowego Armagedona. O, jest, jest, jest. To mamy jedną sztukę. Jedną. Zdrowy. Sztuka. Powalił się. O, tu jest drugi. Zgniotłem. Druga. I szukamy dalej kolejnych grzybków. Podniesiemy te krzaki. Zobaczymy, co tu mamy pod krzakami. Tu jest pyrtek górecki, kupecki. A pod nimi prawdziweczki. Widzicie? Dwie sztuki. Bialutkie, zdrowiutkie, sztuka, sztuka. I szukamy dalej leśnych przyjaciół. Jest, jest. Ta-da! Drugi. Ułamałem czapkę. Trzeci. Czwarty. Tu jest piąty. Tu nic nie widzę. Zobaczcie. Czapka zdrowa. Ten zdrowy, dwa. Zdrowiutki, zobaczcie, biały, trzy. I ten, co się łamał, cztery. I ten nisko, pięć. Pięć sztuk. No i tam duży, niestety, był robaczywy, tak mówiłem, 10-20% może w domu jeszcze odejść, ale z takiego kosza teraz nie mam czasu po nocce sprawdzać wszystkich grzybów, więc tylko tak
wyrywkowo co większy i zbieramy. Zbieramy, szukamy tego z gniotłem i szukamy grzybków. Tak mówię, nie będę zbierał, sprawdzał, bo nie mam czasu, bo jest dość, że mokro. To jestem bardzo po nockach zmęczony, więc wyrywkowo tylko będę sprawdzał grzybki. Więc o, i tutaj zobacz, zgniotłem go chyba. Zgniotłem go, więc go nie liczymy. Okej, i tu biały. Zobaczcie. Czyściutki. Jest jeszcze. I mamy 1, 2, 3, 4, 5 sztuk. I mamy szóstą. No i tak, widzicie, drodzy Państwo, pięknie się zrobiło. Trochę deszcz przestał padać. Drzew kapie, jest bardzo mokro, ale grzybki dopisały i szukamy, musimy napełnić koszyk tak, aby zrealizować w pełni mój sen, mój plan założony przez siebie, cel, który trzeba osiągnąć
aby film zakończyć. Borowikowy Armagedon, czyli Armagedon, czas kończyć koszyk i zawijać się do domu na odpoczynek.